Polony Jezus Chrystus, pytania i odpowiedzi. Dzięki za każde pytanie. Dzięki, że angażujecie się w tę serię naszych pytań i odpowiedzi. Dzisiaj pytanie jest o homeopatię. Mam kuzynkę, którą, której trzymałam do chrztu jej synka, a ona mojego. Myśmy z mężem się nawrócili kilka lat ten, temu. Oni pochłonięci homeopatią. Ona potem podwiązywała się, by nie mieć więcej dzieci, a mają trójkę. Obraziła się i całkowicie zerwała z nami kontakt. Bo powiedziałam jej, że homeopatia to syf. Przez to obraziła się na nas i uważa mnie nas za wariatów. Ich syn miał komunię w maju i chwała panu, że Max przyjął pana Jezusa. Niestety nie pozwala mi na jakikolwiek kontakt z chrześniakiem. Czy oprócz modlitwy za Maxa i za nich mogę im jakoś pomóc? Kiedyś byliśmy z mężem zaangażowani w rejki i bardzo boleśnie to odchorowaliśmy. I chciałam ich ustrzec przed homeopatią, ale tkwią w niej już ponad 10 lat. Pamiętacie może odcinek o Jodze? Mówiłem wtedy, że na temat jogi Kościół się nie wypowiada wprost, i podobnie jest z homeopatią. Znowu, chcielibyśmy, wiele osób by chciało, żeby no, to była sprawa uregulowana, ale nie jest. I to nie jest kwestia papieża Franciszka czy Benedykta. Ale Jan Paweł II, nasz święty papież, nie podjął tutaj tego tematu, nie, nie wypowiedział się na ten temat, że to jest grzechem, a, czy że to jest złe. Dlatego argumentacja znowu, jeżeli na temat homeopatii, musi być bardziej racjonalna niż, niż duchowa. No mamy znowu doświadczenie duchowe kapłanów, czy osób, które nawróciły się i mają doświadczenie, że to było złe że widziały złe skutki homeopatii, ale to a ktoś powie, że a u mnie są dobre skutki, no i to jest znowu argument doświadczenia na argument doświadczenia. Natomiast tak jak w przypadku jogi nie ma za bardzo jakichś takich przeciwwskazań naukowych, tak w przypadku homeopatii tutaj akurat lekarze się bardzo mocno wypowiadają. Naczelna na Izba Lekarska Wprost mówi, że to jest sprzeczne z etyką lekarską, ponieważ homeopatia z punktu widzenia medycyny to jest placebo i, i dlatego stosowanie, podawanie jej, przepisywanie jej na receptach jest niezgodne z etyką lekarską. I do, 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 do tej opinii Izby Lekarskiej, naczelnej Izby Lekarskiej można dotrzeć i tego typu argumentacja zdroworozsądkowa, jak najbardziej. Natomiast tutaj zobacz, pokłóciłaś się ze znajomą to jest pokłócenie się na śmierć i życie za ostre słowa. Czy warto było się o to kłócić? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie. Ja bym się nie kłócił o to, czy to w rodzinie, czy ze znajomymi. Jak ktoś mnie pyta, czy mogę korzystać z homopatii, bo są różne opinie, ja mówię, że ja. Bym jej nie brał. Kiedyś została mi przepisana i nie wykupiłem tych leków. No, innym razem wykupiłem, ale nie wiedziałem. Dopiero się dowiedziałem później. I nie chcę ich brać. I jestem zdrowy. Natomiast, jak ktoś pyta, czy brać, ja mu mówię o sobie. Ja bym nie brał, ale zrób, jak chcesz. Tak? Kościół się w tym temacie nie wypowiada, ale też jednocześnie mówię, że są świadectwa osób, które to brały i mają. Duchowo czują się bardzo z tego powodu osłabione, więc być może to nie jest tylko placebo, ale coś tam jednak jest. Być może, skoro pomaga, a placebo, no to raczej by wskazywało, że jakaś tam duchowa rzeczywistość też jakaś siedzi, ale Kościół się w tym temacie nie wypowiedział. Natomiast bardzo Was zachęcam do tego, żeby być ostrożnym z takim kategoryzowaniem, cięciem ludzi, bo to grzech, bo to syf, bo to. I to dotyka serca kogoś, bo jeżeli ktoś wkłada w to swoje życie Miłość jest cierpliwa. Miłość nie jest kategoryczna. Miłość jest cierpliwa. Więc jest cierpliwa w tym, że ktoś musi do tego dojrzeć. I być może przez normalne rozmowy, normalne życie z tą rodziną, żeby się to zmieniło. A teraz nie mają apostołów, bo się wasze drogi zupełnie rozdzieliły. Także bądźcie tacy jak Jezus. A Jezus nikomu nie mówi, bo to syf bo to syf. i jak ktoś ma w serce w to włożone, tylko prowadzi, czeka, na apostołów czeka cały czas i nie ścina im głowy dlatego, że coś źle zrobili, tylko czeka, czeka i jak uciekli spod krzyża, dalej na nich czeka. I tak jest Pan Jezus. Miłość cierpliwa jest. To jest pierwsza cecha miłości. Napiszcie, co o tym myślicie. Napiszcie też o waszych doświadczeniach z homeopatią, jeśli ktoś takie miał. Być może będą pomocne tutaj dla, dla tej osoby, yy, która zadała to pytanie, i yy, trwamy w poglądach. Mamy swoje poglądy, kształtujemy je. Te pytania i odpowiedzi mają nam pomóc właśnie w kształtowaniu naszych opinii i poglądów na różne tematy. Być może też trochę wiedzy dokładam, na ile, na ile można coś oświetlić jeszcze też wiedzą. Dziękuję za każdy komentarz. Dajcie lajka. I subskrybujcie nasz kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. Naciśnijcie dzwoneczek obok, by przez całe wakacje Wam przychodziły powiadomienia o kolejnych odcinkach e, naszych pytań i odpowiedzi. Do zobaczenia.